IPSO to organizacja stworzona przez zespół profesjonalistów na co dzień szkolących skautów dla klubów Premier League. Obecność IPSO w Polsce to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wynikające ze znaczenia i roli skautingu we współczesnej piłce. Naszym celem jest przedstawienie systemów i procedur efektywnego skautingu, prowadząc innowacyjne szkolenia skierowane zarówno do obecnie pracujących, jak i przyszłych skautów. Zapoznajemy uczestników m.in. z technikami doboru odpowiednich kryteriów stosowanych przy ocenie umiejętności zawodnika oraz jego przydatności dla danego zespołu lub systemu gry. It doesn't matter if you haven't played football or if you have played football. It's all about your desire and attitude to do well. W tej chwili ten poziom sportowy, piłkarski, umiejętności podnosi się do tego stopnia, że ta analiza, dogłębna analiza jest niezbędna. Bardzo dużo polskich klubów dalej funkcjonuje na tej zasadzie, że jest dwóch trenerów, trener bramkarzy i kierownik. I to jest nasz największy problem. No jakbym to porównywał do Polski, jak jest to tutaj raczkujące, na Słowacji jest to jeszcze level niżej, czyli w ogóle w początkach. My musimy zrozumieć, że scouting dla klubów jest bardzo ważny, ponieważ im szybciej tego zawodnika znajdziemy, tym łatwiej nam go jest pozyskać do klubu i wtedy nikt nam go nie sprzątnie. It's a big part of the infrastructure of a football club, and although it's just beginning as we understand it in Poland, it'll not take too long for things to get better and make it better for football clubs in Poland as well as. Mniejsze kluby powinny właśnie bardziej inwestować w scouting, bo to jest dla nich biznes po prostu. Attention to detail is a big part of coaching. What we're trying to do is help clubs in Poland try and get some sort of scouting system into the club to help them develop players and make Polish players better. Sam z ciekawością jakieś uwagi przyjmuję i sobie parę nawet rzeczy napisałem, no ale dla mnie najważniejsze jest to, co wszyscy mówią. No, ktokolwiek przyjedzie zawsze z zagranicy, gdziekolwiek mówi, to zawsze mówi, że najważniejsze są detale. I to jest bardzo często u nas tak depresjonowane, że my trenerzy zwracamy często uwagę na wiele rzeczy, a odbierane to jest w innych kategoriach. To szkolenie uczy patrzeć na futbol właśnie, jak oni to mówią, przez big picture, nie? Czyli tę bardzo szeroką perspektywę. Myślę, że od każdego można czegoś nauczyć, a na pewno od ludzi, którzy mieli styczność z Premiership, fajne spostrzeżenia, nawet Colina, także no to są rzeczy, myślę, że dla młodych adeptów tutaj scoutingu bezcenne, tak? Kadra bardzo dobra, zarówno za granicę, jak i osobistości z naszego kraju. Dużo anegdot, dużo wiedzy, wszystko na plus. Taki kurs to jest fajna szansa, raz na złapanie znajomości, dwa na jakieś tam poszerzenie swojej wiedzy o piłce. Podstawowym celem, który sobie postawiłem przychodząc na to szkolenie, jest doskonalenie swojego zmysłu obserwacji i oceny zawodników. Wydaje mi się, że osoby, które pracują na takich stanowiskach jak koordynatorzy czy dyrektorzy sportowi powinni mieć tą wiedzę, która jest tutaj nam w bardzo fajny sposób przekazywana. Bardzo mi się podobał i sposób, który trzeba to organizować. Ta organizacja jest mega dobra i na pewno to się da i będę dalej to przekazać. No. Bardzo pouczające panele i dużo, dużo ciekawych rzeczy. Przyjąłem tutaj, nauczyć się czegoś nowego, zobaczyć jak to wszystko wygląda, nauczyć się tego od najlepszych. Największe doświadczenie w scoutingu właśnie mają skauci angielscy, dlatego chciałem poznać ich wiedzę, dlatego zostałem też poniekąd tutaj wysłany. Mieliśmy starcie punktów widzenia na przykład Jamie'ego Carragera, Gary'ego Neville'a i widać było, że Marek Jóźwiak mógł się nie zgadzać z Colinem Hendrym, Colin Hendry mógł się nie zgadzać z Jamie'em Carragerem. Także no tutaj można się nauczyć tak naprawdę patrzenia na wiele sytuacji z bardzo, bardzo wielu perspektyw. To jest rozwijające. Moim celem tutaj jest jakby wytypowanie z 3-4 chłopaków i ewentualnie nawiązać z nimi współpracę. Dyrektorzy sportowi klubów obowiązkowo powinni być na tej kursokonferencji, dlatego że żeby wymagać od skauta, to też my musimy wiedzieć konkretnie, o co nam chodzi. Wszystkim się wydaje, że to jest łatwe, że jaka to jest piękna praca, oglądać mecze, robić raporty i tak dalej, ale ja wiem z doświadczenia, że no to jest bardzo ciężka praca. To są kilometry w aucie, też często kosztem rodziny. It's not easy to be a scout in England, no, because they want perfection. We're talking about a multi-million pound business. W
Podczas kursu, oprócz samych wykładów, nasi uczestnicy wezmą udział w zajęciach praktycznych polegających na obserwacji konkretnego zawodnika w trakcie meczu na żywo. Dzisiaj będziemy sporządzać raport zawodnika z numerem 14, czyli zawodnika Arki Gdynia. Myślę tutaj o młodym nalepie. Zobaczymy, co z tego będzie, jakie ciekawe wnioski jutro będą dyskutowane. Drugi dzień zaczynamy od egzaminu pisemnego. Każdy przeleje swoje wnioski i opinie na temat piłkarza na papier. Później wspólnie to ocenimy. Przede wszystkim zostanie to przetłumaczone na język angielski i oceni to nasz główny prowadzący Colin Chambers. I was disappointed in his attitude. Really, he said he's been getting better. He had a lot of bookings. He needs to concentrate and focus on that. The biggest thing I can say to that kid is focus on the game in hand. None of this arguing with the ref and being frustrated. Certyfikat naszej organizacji otrzymają przede wszystkim osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin na podstawie wcześniej sporządzonego raportu zawodnika. Chcemy dobrze poznać naszych uczestników, aby odpowiednio pokierować ich karierą, umożliwić im stały rozwój oraz zapewnić wsparcie. Na pewno części z nich pomożemy podjąć pracę, zorganizujemy staże krajowe lub zagraniczne, czy też skierujemy na zajęcia praktyczne pogłębiające ich wiedzę. Musimy również pamiętać, iż rekomendowane przez nas osoby reprezentują również naszą organizację przed klubami, w których podejmą w przyszłości pracę, dlatego z największą starannością podchodzimy do właściwej rekrutacji. Attention to detail, the positional play, the game knowledge, the bigger picture, which we've tried to get across. And I'm pretty confident after talking to all the people, after the game yesterday, one or two of the boys turned around to me and said, I looked at the game different and I was looking at the bigger picture and I've seen so many different things because of what you showed me. That makes me feel good. Teraz zmieniłem zupełnie swój pogląd na temat charakterystyki i opisu dzięki właśnie raportom i dzięki właśnie kursowi IPSO, który zagwarantował nam jak gdyby taki perfekcyjny już obraz całego zawodnika. Żeby jak najwięcej było właśnie takich spotkań, takich kursów dla ludzi, żeby oni chcieli się rozwijać, żeby szukali właśnie pomysłu na to, jak poprawić naszą polską piłkę.